Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Naszym gościem Sławomir Szczerkowski, komendant główny Związku Strzeleckiego Strzelec i dyrektor zespołu szkół nr 2 imienia Sybiraków w Nowym Sączu. Dzień dobry. Dzień dobry. Choć zastanawiam się, jak mogłoby jeszcze inaczej wyglądać takie przywitanie. Jak wy się witacie? Czołem. Czołem. No właśnie, czuwaj to harcerze, prawda? Tak, czuwaj harcerze, czołem. Mhm. Dasz bur to leśnicy, czołem mogą witać tak. Się strzelcy przede wszystkim, tak, rozumiem. Czołem. I żołnierze też czołem. Ale panie dyrektorze, nim przejdziemy do tych bardzo sympatycznych skądinąd tematów, zacznijmy od tego, który rozgrywał się na właściwie na fali tego, co dzieje się z brakiem miejsca dla uczniów waszej szkoły. Do której szkoły tak naprawdę uczniowie będą uczęszczać? Wiadomo, że do dwójki, ale w którym budynku się zmieszczą? A przede wszystkim, co chyba w tym wszystkim najistotniejsze, to, czy jedynka, która była bardzo głośna niedawno, interesuje was, czy nie? Czy w ogóle wiecie, gdzie się chcecie zmieścić? Gdzie ta młodzież będzie chodziła do szkoły? No tak, były zawirowania, dużo się działo wokół tego tematu. Na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że już wszystko jest wyprostowane, wszystko jest jasne i klarowne. Bo tutaj taką sesję Rady Miasta pamiętam, która była bardzo gorąca, pan też tam był. Tak, byłem, wypowiadałem się, później byłem na spotkaniu z panem prezydentem Hanslem, z panią wiceprezydent Majką, tam sobie pewne rzeczy jeszcze doprecyzowaliśmy. I jest sytuacja klarowna, zespół szkół nr 2 imienia Sybiraków od września będzie się mieścił przy ulicy Królowej Jadwigi 29. I to już jest postanowione. Tak, i to już jest uchwała Rady Miasta. A ta jedynka was interesowała, czy nie? Absolutnie, nie. Tutaj sprawa jedynki to w ogóle jest temat, który nas zaskoczył, bo my w ogóle nie braliśmy pod uwagę takich możliwości ani opcji, ponieważ przede wszystkim, no nawet nie wiedzieliśmy, że jest jakiś plan likwidacji szkoły podstawowej nr 1, a po drugie, po tej informacji i zasięgnięciu opinii ludzi, którzy pracują w jedynce, okazało się, że tam jest tylko 14 sal lekcyjnych. My obecnie pracujemy w 16 salach lekcyjnych, a ponieważ będzie podwójny rocznik i jest dość duże zainteresowanie szkołą, tych oddziałów będzie o wiele więcej, więc potrzebujemy grubo ponad 20 sal lekcyjnych i tylko budynek przy Królowej Jadwigi daje nam takie możliwości. Tym bardziej, że on w jakimś stopniu już jest przez was zagospodarowany. No tak, ponieważ to nie jest temat gdzieś tam z wczoraj, tylko już od 2 lat praktycznie klasy mundurowe na parterze tego budynku przy Królowej Jadwigi się uczą i my tam jesteśmy już tak naprawdę od 2 lat. I w efekcie okazuje się, że 2 lata temu zainteresowanie było spore, dlatego trzeba było wyjść z macierzystego budynku. Tak. To zainteresowanie się utrzymuje? Nie dość, że się utrzymuje, to według mnie rośnie, bo na tym etapie, powiedzmy roku, gdzie mamy luty, bardzo wiele osób pyta już o możliwości, o ilość miejsc, jak to będzie planowane, jakie oddziały będziemy otwierać. No bo wiadomo, że przy tym podwójnym roczniku rodzice trochę się martwią. No to jest ciężki moment. Natomiast my właśnie jako jedyna szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna w Sączu mamy większe możliwości. Ponieważ tak naprawdę szkoły, które robiły nabór w zeszłym roku, elektryk, drugie liceum, pierwsze liceum, no będą miały troszeczkę problem z przyjęciem wszystkich. I tak pękają w szwach. Dokładnie. Dlatego my, jako zespół szkół nr 2 imienia Sybiraków, będziemy pewnie rekrutować troszeczkę więcej. Ale tylko mundurowo? Czy... Nie. Zespół szkół składa się z szkoły branżowej pierwszego stopnia, z technikum i liceum ogólnokształcącego. W związku z tym oprócz klas mundurowych zapraszamy oczywiście uczniów do podjęcia nauki w klasach szkoły branżowej. Mamy naprawdę bardzo fajny poziom, jeżeli chodzi o szkołę branżową, czyli byłą zawodową. Kształcimy w wielu zawodach, więc tutaj naprawdę, jeżeli ktoś jest zainteresowany zdobyciem zawodu, to oprócz klas mundurowych świetnie może się odnaleźć w szkole branżowej. Technikum będziemy rekrutować do 3 oddziałów, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista i technik handlowiec, więc również można tutaj szukać miejsca w tej szkole. No i oczywiście klasy mundurowe, no, które są takim produktem sztandarowym. To oczywiście, które to będą? Desantowo-szturmowa, Straż Graniczna i Ratownictwo Mundurowe. Także czyli 3 klasy będą? 3 klasy, jak zresztą co roku. Zobaczymy, jeżeli się okaże, że będzie większe zainteresowanie, to jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę, być może będziemy uruchamiać więcej tych klas, ponieważ będziemy takie mieli możliwości w budynku, który da nam tą zmianowość na odpowiednim poziomie. Kadry wystarczy?
Na dzień dzisiejszy się nie martwimy. Mamy dość sporo zainteresowanych nauczycieli, którzy do nas przysyłają CV i są zainteresowani pracą w naszej szkole, więc sobie zbieramy te informacje i przy tworzeniu arkusza organizacyjnego no będziemy rozpoczynali, że tak powiem, też rozmowy z nauczycielami, których będziemy musieli zatrudnić, bo na pewno będziemy musieli zatrudnić dodatkowych nauczycieli. A ta klasa ze Strażą Graniczną jest mocno powiązana? Bardzo mocno i tutaj muszę powiedzieć, że współpraca właśnie z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej, z komendantem Stanisławem Laciugą jest naprawdę modelowa i wzorcowa. My robimy to najprofesjonalniej, jak tylko potrafimy. Zresztą wielu naszych absolwentów również jest funkcjonariuszami Straży Granicznej. Korzystamy z hali sportowej, mamy umowę o porozumienie o współpracy. Przekazywany jest nam sprzęt, my wspomagamy Straż Graniczną w różnych dziedzinach ich działalności, wtedy kiedy nie mogą, bo są na innych uroczystościach. My wystawiamy pod oddziały warty honorowe, zresztą tak to wystawiamy wspólnie, ale jesteśmy w stałym kontakcie i bardzo dobrze nam się współpracuje, już naprawdę no, prawie blisko 30 lat tej współpracy ze Strzelcem. No i teraz od 2005 roku ze szkołą. Także Straż Graniczna jest naprawdę taką bardzo przychylną służbą. Częściowo pan już właściwie odpowiedział na moje pytanie, ale ciekawa jestem, czy jesteście bardziej sztuką dla sztuki, jeśli chodzi o te klasy mundurowe, czy rzeczywiście młodzież odnajduje się w tych potem w życiu branżowym, mundurowym? No właśnie tutaj u nas w Nowym Sączu jesteśmy znani z tego, że nie podchodzimy do sprawy właśnie w ten sposób, ponieważ wiele szkół, bo w Polsce jest ponad 600 szkół, które prowadzi klasy mundurowe. My jesteśmy zakwalifikowani do programu Edukacja Wojskowa, jesteśmy w drugiej edycji i można powiedzieć już jedną nogą w trzeciej edycji, gdzie Ministerstwo Obrony certyfikuje klasy mundurowe i my taką szkołą jesteśmy z certyfikowanymi klasami mundurowymi. Więc co to nie znaczy? Jest, to znaczy, że spełniamy wymagania stawiane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. I co to daje młodym ludziom? Młodym ludziom daje to, że teraz ten rocznik właśnie, który będzie zdawał maturę, będzie mógł odbyć skróconą służbę przygotowawczą. Normalnie ta służba trwa 4 miesiące, dla nich trwa miesiąc. Zakończona bo są już tak dobrze przygotowani, że wystarczy im miesiąc? Czy tak, to... są bardzo dobrze przygotowani, tutaj powiem w ten sposób. Bo najlepiej podawać to na jakichś twardych cyfrach. Średnia 5,3, jeżeli chodzi o egzamin, który był w styczniu dla klas trzecich z tej całej wojskowej nauki. I to komisja zewnętrzna z Wojskowej Komendy Uzupełnień z Nowego Sącza, z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa egzaminowała naszych uczniów. Czego się uczą? Co było poddane egzaminowi? Wszystko to znaczy, bo że to jest 10... Nie mówimy o geografii, matematyce, języku polskim. To znaczy, mówimy o 10 takich jakby dziedzinach sztuki tej wojskowej, której się szkolą. Czyli bo tak. Pewnie strzelanie, wyobrażam sobie. To znaczy, to się nazywa szkolenie ogniowe, obejmujące całokształt szkolenia strzeleckiego, bronioznawstwo, taktyka, szkolenie inżynieryjno-saperskie, szkolenie z pierwszej pomocy, szkolenie z regulaminów i musztry, szkolenie ze tak zwanej szkoły przetrwania, z zasad bytowania i tego, jak sobie poradzić w trudnych, ekstremalnych sytuacjach. Łączność, terenoznawstwo, tutaj powiedziała pani o geografii. Nie ma geografii, ale jest terenoznawstwo. I jest to bardzo związane ściśle z geografią. Czyli praktyka, w dużym stopniu praktyka. Bardzo dużo teorii i połączone jest to ściśle z praktyką, bo uczeń musi oprócz na przykład pojęć teoretycznych umieć wyznaczać azymuty, poruszać się z mapą. To są oczywiście czynności i umiejętności, które mogą się przełożyć również na życie cywilne. Czyli dla służb mundurowych taki narybek rzeczywiście może być mile widziany. Dlatego skracają im służbę przygotowawczą, ponieważ te egzaminy pokazują, w jakim stopniu młody człowiek jest przygotowany i że nie trzeba już wkładać w niego tyle energii i wysiłku szkoleniowego, bo już został włożony. Poza tym, jako szkoła certyfikowana mamy jednostkę patronacką, która przyjeżdża i dodatkowo wspomaga nas szkoleniowo i to jest 6 Brygada Powietrzno-Desantowa z Krakowa, więc jedna z najlepszych jednostek w kraju. Na pana profilu wyczytałam, dzięki wam nam się chce. Po tym, jak zakończyło się jedno ze szkoleń. No tak, zakończyliśmy właśnie wczoraj akcję zimową. Wyszkoliliśmy 190 strzelców na 3 obozach. W dniu wczorajszym przyjechaliśmy z tego ostatniego. No tak, właśnie młodzież bardzo chce. I jak ja widzę ich zapał i zaangażowanie na co dzień, na takim obozie, na różnych takich wyjazdach, no to mnie się jeszcze bardziej chce to robić, bo nie robimy tego na siłę. Ja widzę, że oni przychodzą i naprawdę z taką dziką pasją podchodzą do tego i do nauki przede wszystkim, a naprawdę dużo trzeba się nauczyć, bo ktoś mówi, a takie bieganie tam w mundurze, gdzieś tam z jakimś karabinem, to taka głupota. No...
zapraszam każdego, żeby poczytał, zobaczył, ile tam jest tej wiedzy, ile tam jest specjalistycznych. Porozmawiał z młodzieżą ze szkoły. Dokładnie. Mm-hmm. I zobaczył naprawdę, jak trzeba się przykładać, żeby osiągnąć takie wyniki jak oni. A że się im chce, dają kolejny dowód. Młodzi strzelcy chętnie zbierali podpisy na rzecz powrotu do naszego miasta pierwszego pułku strzelców podhalańskich. Dokładnie, no bardzo cenna inicjatywa. Ja trzymam kciuki za to, żeby się to udało. No realizm pokazuje niestety, bo nawet nie będziemy mieli na razie w Sączu tej obrony terytorialnej, o którą też były takie boje i wielu też ludzi od nas z jednostki, z kadry jest w obronie terytorialnej jako żołnierze. Muszą wyjeżdżać do Krakowa na te szkolenia, nie mogą się szkolić tutaj w Sączu, więc ubolewam nad tym, że nie mamy wojska. Wszyscy w rejonie Sądecczyzny i w Nowym Sączu uważają, że ta jednostka tutaj powinna być przywrócona. Natomiast no, realizm podpowiada, że może być ciężko, ale myślę, że taki wyraz tych opinii i wyraz zainteresowania w tych podpisach jak najbardziej powinien gdzieś tam mieć jakiś wydźwięk w Warszawie i wyżej. Trwa kwalifikacja wojskowa. Spodziewa się pan, że ktokolwiek z pana szkoły będzie miał niżej niż A? Może się tak zdarzyć, ponieważ czasami ktoś ma jakąś wadę wzroku, która u nas nie dyskwalifikuje na przykład, tak naprawdę, a w wojsku będzie dyskwalifikować, więc istnieje takie prawdopodobieństwo, że może jedna, dwie osoby niestety tego sita nie przejdą. A pamięta pan te czasy, kiedy część młodych ludzi robiła wszystko, żeby do wojska nie pójść? Ale rzeczywiście, no ja jak przystępowałem do swojej kwalifikacji wojskowej, to pamiętam dokładnie, jak przychodzili różni tacy, powiedzmy, maruderzy, którzy chcieli się wykręcić i udawali, że nie są do końca normalni. Albo tak, coś tam symulowali. I najczęściej oni szli, a ci, którzy tak bardzo chcieli, to najczęściej gdzieś tam została im znaleziona jakaś wada i to był taki trochę paradoks. No a dzisiaj faktycznie młodzież się od tego nie miga, chce iść do tej kwalifikacji. Przeżywa to dość emocjonalnie, bo nie wie, czego tam się spodziewać tak naprawdę na tej komisji, a potem wychodzą z książeczką wojskową zadowoleni. No tak. Z kategorią zdrowia. Najczęściej jak jest A, no to się wszystkim chwalą, że jest zdrowy. I zastanawiają, co dalej zrobić z życiem. No najpierw oczywiście, jeśli chodzi o tych, którzy w tym momencie pokończyli po 18 lat, to wpierw przed nimi matura. Jeszcze jedno. Właśnie jak pana tytułują młodzi ludzie? Komendanci czy dyrektorzy, jak do pana mówią w szkole? Znaczy, no, młodzież, która uczy się w klasach mundurowych, mówi do mnie komendancie. Pozostali dyrektorzy, do tego się jeszcze przyzwyczajam, bo powiedzmy, no, dyrektorem jestem od września, więc nie jest to długi okres czasu i jeszcze się nie przyzwyczaiłem dokładnie do tej funkcji, do takiego tytułowania. Natomiast strzelcy mówią komendancie. To ja w takim razie powiem jak strzelcy, panie komendancie, 75. rocznica bitwy pod Monte Cassino. Sądeccy strzelcy zostali zaproszeni przez Ministerstwo Obrony Narodowej i przez Kancelarię Prezydenta. Tyle tylko, że brakuje wam trochę pieniędzy. To zaproszenie nie jest tożsame z finansami. No niestety, tak to wygląda, że tam na te uroczystości musimy dotrzeć we własnym zakresie. Mamy wystawić pododdział honorowy, tak jak go wystawiamy tutaj na uroczystościach po podhalańsku, to wielu z państwa widziało, jak to wygląda, więc oddział prezentuje się bardzo dobrze. Wystawimy warty honorowe, zabieramy sztandary. Jest to dla nas dość duże wydarzenie. W zeszłym roku byliśmy z delegacją. Było bardzo naprawdę podniośle, było bardzo wzruszająco, było bardzo fajnie i uważam, że każdy powinien chociaż raz w życiu się wybrać tam na Monte Cassino, może nawet niekoniecznie na uroczystości, ale po prostu pojechać, zobaczyć. Ważny motyw historyczny. Naprawdę robi wrażenie i jak się pojedzie, zobaczy ten polski cmentarz, to myślę, że nie ma Polaka, którego to nie ruszy. Jak wam można pomóc? Można nam pomóc w taki sposób, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany wsparciem finansowym tego wyjazdu, to można się zgłosić do nas. Mamy oczywiście numer konta, na który można wpłacać takie środki. Prowadzimy pełną księgowość, rozliczymy się z każdej złotówki, to zapewniam. I chcemy dofinansować młodzieży do kosztów tego wyjazdu. Wyjazd kosztuje około 1300 zł. W związku z tym, no, każda złotówka, którą zbierzemy, zmniejszy, powiedzmy, ten koszt dla rodziców. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, do otwartego konkursu ofert. Mamy patronat pana wojewody, mamy patronat pana marszałka województwa, pana prezydenta miasta i czekamy jeszcze na tylko potwierdzenie już na papierze, bo wiemy, że mamy patronat pani kurator Barbary Nowak, więc też tych patronatów kilka jest nad tym wyjazdem, co uwiarygadnia całą operację. Jeśli państwo będą chcieli pomóc, wystarczy szukać informacji, jak rozumiem, w szkole, można na stronie szkoły. Można do szkoły, do sekretariatu, można się kontaktować ze strzelcem na Królowej Jadwigi, można przez naszego Facebooka szkolnego i strzeleckiego, także naprawdę, jeżeli ktoś chciałby chociaż nawet dofinansować wyjazd jednej osoby,
to już to będzie bardzo dużo. Przypomnę, mówimy o szkole numer 2 imienia Sybiraków w Nowym Sączu, dokładnie o zespole szkół, której dyrektor był moim państwa gościem, Sławomir, komendant Sławomir Szczegowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.